paradoksalnie Polska jest jednym z bezpieczniejszych krajów w tej chwili w Europie. Myślę, że przede wszystkim jest to kwestia tego, że nie ściągnęliśmy sobie na głowę takich kłopotliwych gości, których sobie pościągali mieszkańcy Europy Zachodniej. Jesteśmy w ogóle, moim zdaniem, w przededniu wielkiego przesilenia, wielkiej wędrówki ludów, która się rozpoczyna dopiero na naszych oczach i te problemy będą dużo większe. Punkt pierwszy polityki migracyjnej to żadnych nielegalnych imigrantów nie legalizujemy w żaden sposób. Nielegalni imigranci są zawsze nielegalni, są przestępcami i muszą stąd wyjechać. Dobromir Sośnierz, witam serdecznie, panie pośle. Witam, witam. No to jak mamy to pytanie o bezpieczeństwo w Polsce, to właśnie, czy uważa pan, że dzisiaj Polska jest krajem bezpiecznym, powiedziałbym wielowymiarowo? Tak, paradoksalnie Polska jest jednym z bezpieczniejszych krajów w tej chwili w Europie. Myślę, że przede wszystkim jest to kwestia tego, że nie ściągnęliśmy sobie na głowę takich kłopotliwych gości, których sobie pościągali mieszkańcy Europy Zachodniej, więc to chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne. No i jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, tutaj trochę gorzej. Natomiast póki co żadna wojna nam nie grozi jeszcze. Tak? No myślę, że nie jesteśmy zagrożeni w tym momencie żadnym atakiem ze strony Rosji, bo Rosja jest uwiązana na Ukrainie. Ja myślę, że nawet po rozwiązaniu sobie rąk, no Rosja, jeśli już, to pierwszym jej celem będą raczej państwa bałtyckie, nie my, no to jednak państwa bałtyckie mogą nam grozić w konsekwencji wejściem do tej wojny. Natomiast tak tu i teraz to myślę, że się nie wydarzy. No, Rosja będzie się musiała odbudować po wojnie, nawet jeśli by miała tak agresywne plany w krótkim swoim zasięgu, no to na pewno nie jest to kwestia na już. Więc myślę, że chwilowo jesteśmy jeszcze bezpieczni. Jesteśmy jeszcze bezpieczni, natomiast w zachodniej Europie trwają protesty przeciwko masowej imigracji, między innymi w Wielkiej Brytanii, tam to chyba jest najostrzejsze. W związku z tym pytania dwa się rodzą. Po pierwsze, czy w ogóle pan śledzi to, co się tam dzieje? A po drugie, jaki ma pan do tego stosunek? Czy obawia się pan tego, że to się rozleje na całą Europę? Bo widzimy, że temperatura sporu politycznego, o czym zresztą już rozmawialiśmy w jednym z wywiadów, rośnie na Zachodzie. Tak? Widzieliśmy to na przykładzie wyborów we Francji, a teraz mamy na to kolejne dowody. Tak, znaczy jesteśmy w ogóle, moim zdaniem, w przededniu wielkiego przesilenia, wielkiej wędrówki ludów, która się rozpoczyna dopiero na naszych oczach i te problemy będą dużo większe. Dlatego bardzo ważne jest, żeby stanowczo działać od samego początku, bo to myślę jest jedyny ratunek na dłuższą metę. Natomiast bardzo nie śledziłem w ostatnich dniach, bo jestem w trasie tej powiedzmy takie letnie spotkania dzisiaj, zresztą z Białegostoku. Pozdrawiam widzów Gońca. No właśnie widzimy, że tutaj inna sceneria niż zwykle. Od razu widać, że Białystok, prawda? Tak pięknie po prostu. Białostockie tutaj kwiatki, chmury, tam jak się schylę, to się pojawiają chmury. Także od razu miasto mistrza Polski, można powiedzieć, od razu. No niestety. Ja jednak, jeśli miałbym komuś kibicować i oglądać, to nie Jagiellonii. Natomiast mniejsza z tym. Jeśli chodzi o te zamieszki, no ich przebieg znam pobieżnie, tak, ale no, to wybucha za późno. Tak? No, ja apeluję też tutaj do widzów, do Polaków, żeby nie budzili się tak późno jak Anglicy. No, oni mają już tak potężny ten problem. To państwo jest już tak zalane tą imigracją różnego sortu, także to już jest trochę za późno na to, żeby się budzić. Tak? No, dobrze, może lepiej późno niż wcale, ale obawiam się, że teraz to już łatwo nie będzie. Łatwo to można przeciwdziałać. Łatwo można zdecydować, że nie chcemy, żeby zjechały do nas hordy obcych nam kulturowo ludzi, przyciąganych często zasiłkami, niechcących pracować, niechcących się asymilować. Można to wyleczyć na początku, można temu zapobiec, a właśnie wyleczyć to już wtedy, kiedy mamy tego zaawansowanego raka, jest bardzo trudno. Ale nie obawia się pan tego, że ta wrogość też się, że tak powiem, może przechylić, to też piszą polscy emigranci w Wielkiej Brytanii, na polskich między innymi emigrantów, czy ludzi, bym powiedział, z naszej części Europy? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Oczywiście nie jestem w skórze Anglika, więc nie jestem pewien, jak oni postrzegają rzeczywistość, ale wydaje mi się, że to jednak zupełnie inna skala i kategoria zagrożeń, tak, o ile co do imigrantów z Polski, oni mogą mieć więcej zastrzeżeń pod kątem tego, że tam jest ich dużo, prawda, zabierają miejsca pracy i ten, no to raczej nie mają do czynienia z masową przestępczością, z jakimiś dziwnymi, niezrozumiałymi dla nich wzorcami kulturowymi, z zamkniętymi dzielnicami polskimi, prawda, gdzie boją się wjechać. To nie są te zagrożenia, z którymi oni się zmagają ze strony gości z bliższego, dalszego wschodu i południa świata, więc nie wydaje mi się, aczkolwiek oczywiście nie, być może jak się rozpędzi tam taki angielski nacjonalizm, którego do tej pory nie było, to może się rozhulać w różną stronę i nie mogę wykluczyć tego, że rzeczywiście to może pójść tak daleko, ale nie, ale ja raczej bym nie obstawiał w tej chwili. To panie pośle, gdzie jest ten złoty środek, bo wiemy doskonale, że nasza demografia, ogólnie nie mówię tylko o polskiej demografii, mówię o zachodnioeuropejskiej demografii, czy też w ogóle całej cywilizacji zachodu nie jest w najlepszej kondycji. Potrzebujemy oczywiście rąk do pracy, potrzebujemy też po to, żeby finansować m.in. system emerytalny, które mamy, niezależnie czy to są często prywatne czy publiczne. W związku z tym, jak pogodzić jedno z drugim? Jaką politykę migracyjną prowadzić? Bo to też jest pytanie, które trzeba sobie zadać, bo no, nie odetnie się nikt od świata, nie da się zamknąć przepływu ludzi, też w związku oczywiście z wolnym rynkiem, no ale też interesami wielkiego kapitału. W związku z tym, jak to zrobić, panie pośle? Bo to jest takie pytanie no, bardzo trudne, ale myślę, że bardzo zasadne w takim momencie. Nie wydaje mi się, że aż takie trudne. Znaczy, punkt pierwszy polityki migracyjnej to żadnych nielegalnych imigrantów nie legalizujemy w żaden sposób. Nielegalni imigranci są no, zawsze nielegalni, są przestępcami i muszą stąd wyjechać. Po drugie, jeśli jest potrzebna imigracja, to ona jest oczywiście potrzebna do tego, że do pracy, tak? Teraz nie są nam potrzebni ludzie do brania zasiłków, bo to takich to mamy, myślę, że wystarczająco w Polsce swoich. Więc żadnych przywilejów, żadnego socjalu dla przyjezdnych. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem, jak pan redaktor wie, wszelkiego, ale coś tu, jakieś pogłosy w słuchawce mi się pojawiły? Wszystko w porządku tam? Tak, mieliśmy małe problemy, ale mamy też telefon od pierwszego widza, czy też widzki, także z kim mamy przyjemność, jakie jest pytanie? Sekundę, ja może dokończę myśl i... Chyba mamy... Ja ciszę z jednej strony, będę słuchał, tylko z panem będę rozmawiał, dobrze? To będzie łatwo. To panie pośle, proszę mówić, to nasz dzwoniący chyba zaraz zada pytanie. Ja tak, no więc... Znam osobiście Dobromira Sośnierza. Chciałbym wyjaśnić bałagan, który jest w Polsce powstał, bo ktoś nie rozumie, na czym ta zasada przyjmowania obcokrajowców do danego państwa polega zapewne. To jakie jest pytanie? Jakie jest pytanie, bo tu jest teza, a jakie czy jest można... Czy można przerobić wszystkich przybyszy ukraińskich zgodnie z prawem międzynarodowym na uchodźców? Nie, chyba nie wszyscy mają zgodnie z relokacją międzynarodową będzie można setki tysięcy wysłać z Polski do innych krajów. Dziękujemy za pytanie i panie pośle. Wiele osób przyjechało do Polski jeszcze przed rozpoczęciem wojny, więc myślę, że wielu z nich nie ma szans na status uchodźcy, znaczy nie powinno mieć statusu uchodźcy, tak. Natomiast jeśli chodzi o... Właściwie nie bardzo zrozumiałem ułożyć pytania, ale myślę, że ona się wpasowuje w to, co ja chciałem powiedzieć dalej, jeśli chodzi o tę politykę migracyjną. Tam pan redaktor wcześniej zapytał, więc ja dokończył myśl. Myślę, że należy przede wszystkim przyjąć zasadę, że zero socjalu, tak, dla ludzi, którzy nie są obywatelami. I w związku z tym nie będziemy przyciągać najbardziej problematycznej części imigracji, która jest motywowana właśnie chęcią osiągnięcia różnych łatwych korzyści kosztem mieszkańców danego kraju. A jeśli wpuszczamy ludzi, jeśli mamy więcej chętnych do przyjazdu niż miejsca, a z taką sytuacją pewnie mamy już do czynienia, w przyszłości będziemy mieli jeszcze bardziej do czynienia, to należy wybierać ludzi przede wszystkim z kręgów bliskich kulturowo, narodowo, a nie takich bardzo egzotycznych gości. Należy jednak prowadzić politykę, moim zdaniem, taką właśnie, która ułatwia późniejszą asymilację. Czyli jeśli zapraszamy nawet do pracy, trzeba się liczyć z tym, że ci ludzie tu zostaną. W związku z tym w pierwszej kolejności należy właśnie wpuszczać osoby, które są z krajów jak najbardziej do nas podobnych.